że bezpiecznie przejedziemy przez tą rurę i będziecie mieli 100% pewności, że ją zrobicie. Pasuje wam to? Na której rurze mówisz? Ale tą po lewej? My robimy, będziemy robić tą dużą betonową rurę teraz. Ale wcześniej zrobimy ćwiczenie, które nam pozwoli na to, że pokonamy tą rurę bez żadnego problemu. I o to chodzi. To kończ, Władziu, i robimy. Ale sekunda, jeszcze kawę tylko dopiję. No to dalej, szybko. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, f***ing war zone. Słuchajcie, robimy sobie ćwiczenie, które nauczy nas. Sobie ćwiczenie, jeszcze ktoś? Moi drodzy, nauczymy się obsługiwania sprzęgła w konwencji strzelania ze sprzęgła. Chodzi o to, żebyśmy potrafili wytworzyć jakby dodatkowe kopnięcie, dodatkowe taki strzał jak właśnie z podtlenku przed przeszkodą czy podczas wjazdu gdzieś, gdzie potrzebujemy nagle dostać dużo mocy, tak? A z drugiej strony nauczymy się kontrolowania tego, czyli po prostu tego, czego będziemy potrzebowali przy poruszaniu się też na dużych przeszkodach, ok? Wyglądać będzie to tak, że będziemy jeździli sobie tutaj krótki ten odcinek, tak? Ruszamy sobie z tamtej strony i wyglądać będzie to tak, że idziemy stamtąd jedyneczką, jedziemy, dodajemy gazu, rozpędzamy się tak, żeby mieć jakąś prędkość i tylko jak się napędzimy gdzieś tutaj w tym momencie, naciskamy sprzęgło, tak? Naciskamy sprzęgło i jedziemy tutaj bez żadnego napędu, rozłączony napęd. Dojeżdżamy do tego momentu, następuje kompresja, dodajemy gaz i jednocześnie puszczamy sprzęgło. Zobaczcie, ła. Tak? Tutaj dojeżdżamy, jest ła. Motor nam... Robimy tak, żeby zamykamy. Robimy tak i naciskamy sprzęgło z powrotem. Tak? Ma być tylko ma być taki ruch. Ła. Ła, ok? Dojeżdżamy tutaj, robimy ła, zamykamy sprzęgło, zamykamy sobie gaz, motor nam wjeżdża tutaj i tą moc, którą mu tutaj nadaliśmy, przejeżdża nam i od razu kładzie się tutaj i przeturniwuje się tutaj. Tutaj dopiero tu puszczamy sprzęgło i robimy tyr, tak? Czyli reasumując, jedziemy cały czas ze wciśniętym sprzęgłem i tylko w jednym miejscu robimy ła. Z powrotem je naciskamy, tak? Naciskamy i trzymamy je dopiero jak będziemy tam. Czyli tylko w tym miejscu puszczamy sprzęgło i naciskamy je z powrotem, tak? Ła. Ok? Zobaczycie, jak ja to robię. Spójrzcie na pracę sprzęgła, ok? Tu cię nie widać prawie. Zobacz, jakie maskowanie masz. Czyli to, co enduroguma mówił cały czas. Jadę na wciśniętym sprzęgle, dojeżdżam. Robię i od razu je naciskam z powrotem. Dopiero tutaj nie puszczam i pojeżdżam tu, tak? Wciśnięte sprzęgło, tak? Wciśnięte sprzęgło, tak? Wciśnięte sprzęgło.
bo jadę po terenach. Tak? Ło, tak? Tylko krótkie puszczenie i od razu naciśnięcie powrotne. Proszę bardzo, jedziemy.
trzeba odpowiednio wyczuć ten timing, czyli zobaczyć, w którym miejscu tak naprawdę trzeba puścić to sprzęgło i w którym i jak długo je przytrzymać, tak? To musicie czuć, kiedy ten motor ciągnie, tak? Kiedy te tarcze sprzęgła po prostu chwycą i nam podniosą koło, tak? Bo one mają nam podnosić koło, tak? I nadać pewnego pędu, który nas, że tak powiem, wepchnie na przeszkodę, a później zamykamy sprzęgło, żeby on po prostu tym napędem, który miał, żeby sobie po prostu już przejechał, tak? Sprzęgło też jest po to naciskane właśnie ponownie, żebyście sobie krzywdy nie zrobili, tak? Bo jeżeli za długo przytrzymacie na tym gazie, to wtedy jest świeczka, lecicie w kosmos, tak? Tak jak na tamtych, tak jest, nie? Na tamtych właśnie. Już się nauczyłem. No, już wiesz, o co chodzi, nie? Wystarczy raz się wywrócić na bark i już wszystko od razu człowiek wie. Tak jest. Słuchajcie, dobra, przesuwamy się w takim razie dalej, lecimy sobie na rurę, wytłumaczę za chwileczkę, o co chodzi, pokażę, zademonstruję i będziemy sobie tam ćwiczyli, ok? Z tej górki, ponieważ jest podsypana i tak naprawdę należy, tak samo jak jechaliśmy tutaj na tych rurach, tak, na tych wałkach takich, też było straszne, prawda? Bo jest ściana, tak? Mniejsza, ale jest, tak? Bez żadnego problemu widzieliście, że sobie radzicie. Po prostu podjeżdżamy, jest kompresja, jest strzał ze sprzęgła, czy dodanie gazu. Najważniejsze jest to, żeby na samej górze, jak jesteśmy, wysprzęglić, żeby motor nam się położył. Tam u góry jest podsypana ta rura, także podejdźcie sobie tam i zobaczcie z profilu, jak to wygląda. Jest bardzo łagodny, tak. Zobaczcie, nawet nie trzeba dużej prędkości. Wyczerpałem temat, co? Trochę szybciej, będzie pewniejszy rozbić, nie? Minimalnie szybciej. Ćwiczyli sobie tam, no. To nie jest, że teraz jesteśmy w kosmosie i nagle daję wam coś niemożliwego, tylko robiliśmy to, żeby zrobić tutaj to samo, tak jak robiliśmy tam małą belkę i później robiliśmy większą belkę, zasada była ta sama, tutaj to samo, jedziecie, strzał ze sprzęgła, wjeżdżamy, dziękuję, dobranoc, proszę.
co? Skończyłem szkolenie. Banał. Nie no, jest luz, no. Tylko w głowie. Helio, strzegło w pogotowiu w razie co, lecia? Tutaj w pogotowiu, nie? Wjeżdżasz tu naciskasz, tak? Żeby... Jedziemy! Zdjęcie nawet mam. Dobrze. Gdzie masz zdjęcie? No tu. Ja. To samo się zdjęcie robią? Nie, ja robię. Ale robiłeś zdjęcie jak wyjechałem? Tak? To na potrzeby tu filmu. Na potrzeby filmu to. Tak, tak. Daj, na potrzeby filmu to daj więcej gazu. To jest też... My to tak zmontujemy. Nagrałeś? Jeszcze raz. No. Pomóc ci? Nie. Dobra. Na jedynce. Na jedynce? Jedynka, dwójka. Spróbuj sobie na jedynce najpierw, później na dwójce. Jak już będziesz miał taki, wiesz... Sprzęgło w pogotowiu, tak? Możemy tu strzelać, cyk. Zawsze tutaj musimy strzelać. Patrz wyżej, patrz do góry, patrz do góry. Też na potrzeby filmu? Za mało gazu. Ja chcę, za mało gazu na potrzeby filmu? Slowo. To szybko wjeżdżajcie, bo jeszcze sekunda baterii tylko. Na potrzeby filmu to wszyscy będą tak. Słuchajcie, już mamy to kurwa na tym filmie, spokojnie. No, to już jest. No. Już mamy, już na potrzeby filmu nie potrzeba, to... już teraz możecie wjeżdżać. Te, zrób 10 pompek, to będzie inny ten, inny odcinek.
koniec. Zakończ ten film ładnym akcentem. Bardzo ładnie było na szkoleniu. Wszystko mnie boli. Przede wszystkim nadgarstki. I zabetonowane ręce mam. Zabetonowane. Tak jest. Nara.